Witam, witam Was bardzo serdecznie z tej strony Dominik Games Poland i znajdujemy się na naszym świecie z piramidami i zamkiem, co oznacza odcinek single Domino Playera. Dzisiaj będzie z timelapsikiem też. Dawno w sumie tej serii chyba nie wypuszczałem na kanał, więc też się tym zajmiemy troszkę tym światem i może na live'ach też. Ogarniemy te szyby naftowe w końcu, bo też mieliśmy to robić. No ale w tym tygodniu jakoś mi się zachciało na Creative. Tak więc na pewno tym polem naftowym się zajmiemy. I to nawet na live'ach. Natomiast na odcineczku zrobimy te tunele z tego Sfinksa do każdej z tych piramid. Przekopiemy się. Mamy je przekopane tutaj, więc ja sobie tu zebrałem materiały tutaj. Tutaj będzie tunel do Ancient City, czyli będzie w takich klimatach właśnie miasta Deep Dark. Ten tunel do Endu będzie w klimatach Endu. I do piramidy z Netherem to przejście tutaj będzie właśnie w klimatach też fortecy. Czyli jakby niejako będzie to kontynuacja tej tu fortecy, która tutaj jest w tej piramidzie. Więc ja biorę się za timelapsa i widzimy się po nim, jak już to wszystko tutaj zrobimy. Thank you.
Witam, witam. Po timelapsie udało nam się tutaj zrobić po części te przejścia między Sfinksem a piramidami. Proszę bardzo. No i teraz tutaj widać, do której piramidy się idzie, czyli klimaty netherowe, to wiadomo, do tej piramidy z netherem można sobie tu ładnie teraz takim, ojej. Dawno tego nie było. Tak więc tu można sobie wejść tym tunelem ze Sfinksa do piramidy netherowej. Jest przerobione to wejście. Jakimś ładniejszym designie niż takie proste gówno, dziadostwo co tu było. I teraz sobie można ładnie tutaj takie o. Zastosowałem tutaj taki proste zastosowanie estetyczne. Jeden blok. Może jeszcze jakieś wstawki z netherraka tutaj. Albo z jakiejś, nie wiem, czegoś zastosujemy, żeby to było bardziej różnorodne. Teraz tak, no. Więc teraz tutaj od razu wiemy, do jakiej piramidy zmierzamy. Do oczywiście endowej, no bo wszystko w endbrickach, endrody, tutaj te purpury, no to od razu nam sugeruje, że tędy możemy dotrzeć do piramidy z endem. No i tutaj jeszcze taki deep slate'owy klimat. No czyli tutaj można sobie zejść do tego Ancient City. Jeszcze ja tutaj chyba będę z kalkiem to wszystko obrabiał, żeby takie faktyczne deep dark było. A tutaj już mam pomysł na ogarnięcie Voida tutaj w ogóle, naokoło tej całej wyspy. Po prostu ją obłożę czarną wełną. Nazbieram czarnej wełny z tej farmy wełny, która jest tam przy zamku. I tutaj po kolei będę to tam wszystko tutaj i szkłem się tutaj to obuduję. To jeszcze trzeba będzie taką platformę obsydianową zrobić, taką jak jest zawsze, jak pierwszy raz się wejdzie do endu, to potem się wchodzi. No ale ogólnie mamy tutaj, tu może, tak tu jeszcze, ojej, zbiłem endroda. Tu jeszcze trzeba takie zastosowania estetyczne porobić, ale to już jest. Oceńcie w komentarzach, czy wam się to podoba. Tak, drugi totemik musiał pójść. Czekajcie, sobie totem wezmę tylko. No i oceńcie, czy to wam się wszystko tu teraz podoba. Jakoś wnętrze tego Sfinksa też inaczej wygospodarujemy. No, tak więc ja wam bardzo dziękuję za odcineczek. Dzięki. No i co, trzymajcie się, no i cześć, widzimy się na live'ach i na kolejnych odcinkach z Minecrafta oraz Skylines. Cześć, cześć!